Cześć, z tej strony Ramones, witam ponownie. Dzisiaj o wywoływaniu negatywów czarno-białych bardzo domowym sposobem. W moim przypadku to negatywy 120, średni format, oraz 135, czyli mała klatka. Czego potrzebujemy do wywoływania negatywów? Przede wszystkim koreks. Ja kupiłem koreks Patersona, w którym mogę wywołać jednocześnie dwa filmy 135 lub jeden średni format. Dodatkowo pojemniczki na chemię. Tutaj rozrabiam wywoływacz, w tym utrwalacz. Następny element, termometr. Ja kupiłem dwa. Są to termometry akwarystyczne. Za każde z nich zapłaciłem 3 zł. Proponuję w sklepie akwarystycznym wybrać z 10-15 takich termometrów, następnie odrzucić te, które pokazują skrajną temperaturę, ponieważ na pewno są uszkodzone. I z tych pozostałych wybrać te, które są najbliżej jednego poziomu temperatury. I ja takie wybrałem i one naprawdę bardzo dobrze się sprawdzają. Dokładność na poziomie 1/10 stopnia. Dalej. Klamerki do suszenia filmów. Ja mam dwa rodzaje, czyli mały format 135 oraz do średniego formatu. Ale myślę, że jak kupiłbym tylko średni format, no to tymi klamerkami też można spiąć mały format bez problemu. Dalej, chemia. Jeśli chodzi o chemię, ja używam wywoływacza Adox FX39-2. Jest to tak zwany one shot, czyli jednorazowy wywoływacz, który po zakończeniu wywołania filmu po prostu wylewam. Jako utrwalacza używam Ilforda Rapid Fixera, który po rozrobieniu wystarcza mi na około 10 filmów. Oczywiście za każdym filmem troszeczkę wydłużam czas utrwalania i zlewam go za każdym razem do dużej zlewki, a następnie do takiej butelki. Niestety nie chciało mi się bawić w chemię taką, wywoływacze wielorazowe i tak dalej. Nie mam na to ani chęci, ani czasu. Po prostu nie chce mi się tego przechowywać, bawić, odpowietrzać, żeby to się nie psuło i tak dalej, no bo to się jednak utlenia, więc po prostu poszedłem w jednorazówkę, a utrwalacz daje sobie radę, także tutaj też nie mam z tym problemów. Kupiłem najtańszą możliwą, nieprzezroczystą butelkę, w której po prostu go przechowuję. Jeśli chodzi o sam czas wywoływania, to tutaj pokażę Wam aplikację. Jest to aplikacja, która nazywa się Film Developer Pro. Jest co prawda płatna i nie najłatwiejsza w samej konfiguracji, ale naprawdę korzystam z niej przy wywoływaniu filmu. Mogę sobie ustawić proces dokładnie każdego filmu. Ona ma zresztą zdefiniowane ustawienia dla wszystkich dostępnych obecnie na rynku filmów, negatywów kolorowych, czarno-białych i naprawdę ułatwia życie. Teraz zaproszę Was na część praktyczną. Witajcie w mojej łazience, która od czasu do czasu zmienia się w laboratorium do wywoływania negatywów. Tutaj znajduje się wszystko, czego potrzebuję do wywołania negatywu, czyli wywoływacz Adox FX39-2 w proporcji 1:9 w temperaturze 20 stopni oraz wywoływacz Ilford Rapid Fixer w proporcji 1:4, także w temperaturze 20 stopni. W koreksie mam już załadowany film, to jest Fomapan Classic setka w formacie średnim, czyli 120. Nie będę pokazywał Wam, jak ładować film, bo to będziecie musieli już wypracować sobie sami. Wymaga to troszeczkę wprawy, troszeczkę treningu i na pewno będziecie bez problemu nawijać film, dowolny film na dowolną szpulę. Ja trenowałem, nie wiem, może z tydzień i tak przy pierwszym filmie bardzo się napociłem, zanim go załadowałem, ale już następny poszedł mi dużo łatwiej. Mam ten plus, że mam schowek pod schodami i tam w ciemni, takim ciemnym pomieszczeniu, naprawdę mogę sobie swobodnie usiąść i ten film spokojnie nawinąć. Pamiętajcie, że filmy musicie nawinąć na szpulę koreksu w całkowitej ciemności, bez dostępu jakiegokolwiek światła. Film, jako że jest to film średnioformatowy i posiada maskę, został już zalany jakiś czas temu wodą, płucze się. Od czasu do czasu po prostu przechylam koreks, potrząsam nim, tak żeby woda się przelała, dostała się do wszystkich szczelin na całej długości filmu. Za chwileczkę tę wodę wyleję,
ze spłukaną maską i zaleję go już wywoływaczem. W tym wypadku wywołanie trwa 7 minut, więc zaczynam. Woda z maski jest zielona, jak to w pomapanach. Wylane. Uruchamiam stoper 7 minut i zalewam wszystko wywoływaczem. Zamykam szczelnie pojemnik. I mieszam tak, żeby wywoływacz dotarł do całej długości filmu. I tak 15 sekund co minutę przed odstawieniem należy opłukać korek, żeby powietrze odeszło i żeby nie zostawały na filmie bąbelki, które nie pozwolą dojść wywoływaczowi do błony. Czekamy na następne mieszanie. Kończy się 7-minutowy czas wywoływania. Za chwileczkę wylejemy wywoływacz i zalejemy korek z wodą, tak żeby przerwać proces wywoływania. Jeszcze kilka sekund i już możemy przerywać proces. Zalewamy film. Płuczemy kilkakrotnie, wymieniając wodę, tak żeby wypłukać cały wywoływacz. Teraz wlewam utrwalacz. Uruchamiam stoper 4 minuty. I tak jak w wypadku wywoływacza, obracam pojemnikiem co minutę przez 15 sekund, żeby utrwalacz doszedł do wszystkich miejsc i do całej powierzchni filmu. Oczywiście opłukuję, żeby odprowadzić bąbelki powietrza. I czekamy. Zbliża się koniec czasu utrwalania, także zaraz za chwileczkę zleję utrwalacz do pojemniczka, żeby potem przelać go do butelki, bo jeszcze mi raz, że tak powiem, się przyda na 10. film, a potem będę musiał rozrobić nową porcję. Minęły 4 minuty. Zlewam utrwalacz. I przystępuję do płukania filmu. Teraz już mogę całkowicie otworzyć korek. I płukać film. Ja zawsze przy okazji jeszcze myję, płuczę elementy. Oczywiście na końcu jeszcze je porządnie umyję. Dodajemy kilka kropli płynu Ludwik dla zmiękczenia wody. I płuczemy film, tak żeby powstała pianka, żeby woda z płynem dostała się w każdy zakamarek. I potem nie było zacieków, tylko woda swobodnie z filmu spływała. Ja wodę z filmu ściągam palcami, nie mam specjalnych ściągaczek. Na filmach nie zostaje żaden osad, żadne zacieki.
więc wiem, że to się sprawdza. Otrząsamy film i możemy go otworzyć. Przypinamy klamerkę. Którą zaraz zawieszę na lampę, więc zniknę Wam z kadru. Do dołu także klamerka. I ściągnięcie wody. Raz. Góra dwa. I tak naprawdę cały proces został zakończony. Czekamy na wyschnięcie filmu, co powinno moim zdaniem potrwać do 24 godzin, tak żeby wszystko ładnie wyschło. To tyle w części praktycznej. Dziękuję. Jak zapewne zauważyliście, proces wywoływania negatywów czarno-białych w warunkach domowych nie jest wcale skomplikowany. Wystarczy trzymać się tylko kilku podstawowych zasad. Jestem przekonany, że każdy z Was będzie potrafił taki film wywołać sobie samodzielnie i będzie miał z tego dużą przyjemność. Pozdrawiam, dziękuję, liczę na łapkę w górę, subskrypcję i do zobaczenia w następnym filmiku.